Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pani Beata Brandt-Gorgosz. Witamy. Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Łączymy się ze Skoczowem. Tak, Skoczów. Właśnie, zapytam na początek tak, jakie pani ma motto życiowe? Co pani przyświeca? Tak, jakaś zasada organizująca. Tak, ja panu powiem, panie Jacku. Nie ma rzeczy niemożliwych dla człowieka. Są tylko rzeczy, które wymagają trochę więcej czasu, czasem albo wielokrotnie współpracy wielu osób, ale chcieć na pewno znaczy móc. I tylko trzeba trafić na podatny grunt i spróbować ludzi przekonać do swojego pomysłu. Nie bywa to łatwe, ale warto spróbować. I pani realizuje to w praktyce, bo przecież od maseczek po wszystkie akcje, w które pani się włącza, i to już dawno, dawno temu, tak? Ja nie mówię tylko o roku 2020, ale cały czas pani działa aktywnie społecznie. Która z tych akcji tak do tej pory była dla pani takim wyzwaniem i jednocześnie wyzwaniem i sukcesem? Maseczki to jest akcja najświeższa. Rzeczywiście trochę szalony pomysł, ale wszystko jest możliwe. Nie pomyślałabym, że finalnie gdzieś tam koło 200 osób zostanie zaangażowanych, kiedy zaczynałam o tym myśleć, o konieczności pomocy i wsparcia ludzi w połowie marca. I też trochę pomocy samej sobie, bo wie pan, kiedy pan nagle otwiera pan działalność i dwa tygodnie później pana działalność zostaje zawieszona administracyjnymi uregulowaniami ze względu na panującą pandemię, chorobę i wiemy, co się dzieje, no to ja wychodzę z założenia, że trzeba coś robić i nie można siedzieć w miejscu. Można płakać dwa dni, ale potem trzeba to wszystko nadrabiać, a jest znacznie trudniej. Natomiast tak jak pan zauważył, nie chodzi o to, żeby się chwalić, a w drugą stronę Amerykanie mówią, że trzeba się rzeczami dobrymi chwalić. A pani była w Ameryce, więc... Tak, otóż chyba warto się chwalić naszymi dobrymi rzeczami i tym, co potrafimy, bo z jednej strony to jest też tak, że my często się sami siebie oszukujemy, mówimy, dostałem piątkę i się nie uczyłem, nawet jeśli siedziałem wcześniej nad sprawdzianem trzy dni. Albo mówimy, a na pewno się uczyłem i kurczę, ta pani taka niedobra się nie udało. Nieprawda, nie uczyliśmy się. Natomiast jeśli coś robimy, to dlaczego mamy o tym nie mówić? Tym bardziej, jeśli są to rzeczy takie prospołeczne, dobre, to chyba warto o tym mówić i spróbować zarażać innych. I ja od dłuższego czasu, no od dłuższego rzeczywiście, tak to ujmijmy, czasu też, sprzątam między innymi lasy i wały Wisły naszej tutaj najbliżej w Skoczowie. I z jednej strony to jest fajne, że zarażam różnych ludzi. Czasem smutne, że nie można może do końca przekonać tych, albo trzeba przekonywać tych, którzy powinni być przekonani tak naprawdę do tej akcji, bez udawania, no nieistotne. Natomiast cieszę się, że to się rzeczywiście rozwinęło i na przykład w tym roku ta akcja, niezależnie od pandemii, ona się myślę jeszcze odbędzie, bo bezsensowne jest sprzątanie wałów Wisły, nie mówię o pójściu górną ścieżką, tylko wzdłuż wody, bezsensowne, kiedy są zarośnięte, wszystko jest zarośnięte chaszczami. Więc czekałam trochę na taką jesień i w tym roku udało mi się zarazić znajomych i przyjaciół, również ze Śląska, z Katowic i okolic, i oni przyjadą i wesprą. Skoro w Skoczowie wiele osób tłumaczy, to nie my, to nie ja, to Ślązacy, Więc Ślązacy też będą pomagać i sprzątać. Tak, tak. Super. Ślązacy powiedzieli, Beata, my przyjedziemy i pomożemy. I fajne, i to się udaje, a przykre jest w tym to, że co roku sprzątać musimy. No tak. Co roku Rosjanie nam nie zaśmiecają naszych wałów Wisły, tylko my. I to jest przykre, podobnie z lasami. Tak, ja jeszcze przy okazji akcji, niekoniecznie tej, ale wiem, że pani się szykuje do takiej pomocy przy pomocy też wolontariuszy, którzy będą tak, zaangażowani. Gdyby pani mogła tak troszeczkę o tym powiedzieć. Tak, to jest ważne i chciałabym, żeby to dotarło do wszystkich państwa. Tak jak szyliśmy, bo panowie też szyli, szyliśmy nieodpłatnie maseczki, szyliśmy nieodpłatnie fartuchy, spodnie, koszule, wszystko, kombinezony włącznie. Niektórzy wykrawali, niektórzy nawlekali gumkę i tak dalej. Współpraca i kooperacja naprawdę wrzało wszystko w pozytywnym znaczeniu. Tak, muszę powiedzieć, że teraz, widząc problem taki, który mamy, tak, rozszerzającą się pandemię, wirus jest w powietrzu, ja nie chciałabym słyszeć, i to chyba dla nikogo jest oczywiste, nie chcę słyszeć o rozprzestrzeniających się chorobach i śmierci. Mediuję jako mediator z wieloma ludźmi o wielu tematach,
ale ze śmiercią nie ma mediacji, z chorobą podobnie. W związku z tym, żeby zapobiec problemom, żeby umieć pokazać, co potrafimy organizacyjnie, również na Śląsku Cieszyńskim, ale nie tylko, bo to znowu obejmie pewnie i powiat cieszyński, i bielski, może dalej, tak jak wcześniej działałyśmy na terenie kraju i już poza, nawet za granicą. Chciałabym powiedzieć, że organizujemy taką pomoc wolontariacką w zakresie pomocy osobom starszym w zakupach, w wyprowadzaniu psów, w pisaniu kartek do osób, które tego potrzebują. Spróbuję odezwać się do sponsorów, bo wierzę, że będzie potrzebny transport, logistyka. Poproszę też osoby, które być może pomogą nam na przykład w zakresie właśnie choćby uruchomienia być może połączeń telefonicznych, dzięki którym osoby starsze, samotne, osoby z problemem będą mogły się do nas zwrócić, będą mogły zadzwonić, żeby po prostu porozmawiać, bo przecież już wiemy wszyscy, że będąc zamkniętym, budzą się w nas różnego rodzaju upiory. Tak działa nasza psychika. No niestety, tak. Różnego rodzaju złe rzeczy i potem najważniejsze, żeby móc z kimś porozmawiać. I bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy razem sobie umieli pomóc, żebyśmy się nie bali, więc żeby ludzie też wiedzieli, że coś tego rodzaju spróbujemy uruchomić. I myślę, że to się uda. Będą potrzebne osoby młode, będą potrzebni ludzie do pisania kartek z życzeniami, z jakimś dobrym słowem. Mogą się do pani zgłaszać w takim razie, tak? Bo pani jest i obecna, tak, na Facebooku. Można się do mnie już, prawda? Zgłaszać. Dokładnie jest. Ja powiem, że na mojej stronie facebookowej i również na akcji, którą zakładaliśmy, Szyjemy dla szpitali, tam również już powoli wrzucam znowu posty. Nie ma co siedzieć, proszę państwa. Jest źle, ale możemy temu zapobiec. Póki żyjemy, zawsze mówię, jeszcze możemy coś robić. A w sytuacji, kiedy chorujemy, dzięki takim akcjom możemy być pewni, że ktoś przyjdzie i pomoże. Ktoś zadzwoni, ktoś przyniesie nam zakupy, ktoś nam wyprowadzi psa. Takie światełko w tej ciemności, która czasami no, niestety nas ogarnia, ale tak jak pani mówiła, gdy rozum śpi, znaczy gdzieś, gdy jesteśmy w domach, to czasami właśnie budzą się demony, więc pochowajmy te demony, żeby się nie budziły, może tak. A zapytam o mediację, tak. Bo z tyłu napis mediacji to też jest dla pani nie tylko hasło, ale ważny element życia, prawda? Tak, ja proszę państwa, mam różnego rodzaju doświadczenie, ale powiedzmy od dłuższego czasu moim takim clue, rdzeniem zainteresowania są mediacje. Mediacje, czyli sposób rozwiązywania problemów inny, pozasądowy. Mediacje różni od negocjacji fakt ten, że w negocjacjach rozmawiamy we dwójkę, powiedzmy dwie firmy albo dwie osoby. W mediacjach rozmawiają dwie osoby lub dwie firmy z mediatorem. Bywa, i myślę, że każdy z nas zna sytuację, kiedy nie potrafimy sobie porozmawiać już z drugą osobą, po prostu nie chcemy już, kogoś tak bardzo nie lubimy, bywa ludzkie, nie chcemy wręcz widzieć tej osoby i wtedy bardzo dobrze jest, kiedy można zwrócić się o pomoc do mediatora. Tak naprawdę mediacje zwykle odbywają się trójstronnie, ale jest możliwość zawsze porozmawiania najpierw z jedną ze stron, na przykład kłócącą się firmą, potem z drugą ze stron, a potem na końcu, kiedy wypracujemy wspólne zdanie, kiedy to państwo w zasadzie, te dwie strony skłócone w jakiś sposób, kiedy strony skłócone ze sobą potrafią dojść do porozumienia dzięki mediatorowi, bo w kłótni, w problemie nie zauważamy czasem możliwości rozwiązania innego. Na przykład jeśli mamy długi, może się okazać, że możemy wyjść z długów barterowo, poprzez zupełnie innego rodzaju metody. Ale będąc skłóconym, nie chcąc rozmawiać z tą drugą osobą, czasem mąż z żoną, czy to jest rozwód, czy to jest, jak powiedziałam, pracownik, pracodawca, nie widzimy możliwości rozmowy i innych rozwiązań. I temu właśnie pomaga mediator. Na dodatek, to jest ważne, mediacje, proszę państwa, są ustalone, one są usankcjonowane normalnie w naszym systemie prawnym, w kodeksie cywilnym. Tam jedna ze skutecznych dróg dochodzenia, tak, później do jakiegoś porozumienia. Oczywiście, tak, oczywiście ja powiem, tu jest wiele zasad i zawsze obowiązuje mnie rozmowa przedmediacyjna. Są pewnego rodzaju formalizmy, ale one są mniejsze niż w sądzie. Natomiast do porozumienia można dojść szybciej, czyli nie czekamy 3 miesiące, 5 miesięcy. Wszystko zależy od państwa. Jeśli państwo chcecie się spotykać ze drugą stroną co 3 dni, co tydzień i znajdziecie na to czas, to oczywiście jako mediator się do tego dostosowywuje i możemy się spotykać. Pora jest również dowolna. Ja przyznam się, że prowadziłam już mediacje, które rozpoczęliśmy wieczorem.
po godzinie 20. Skończyliśmy o godzinie 2 w nocy, ale ugoda, czyli zgoda między państwem, została zawarta. I to było fantastyczne. Ja jeszcze powiem, że jako mediator są, mówi się, różne szkoły. Ja nie wychodzę z założenia, że zawsze, za wszelką cenę muszę walczyć na przykład o utrzymanie małżeństwa. To są mrzonki. Jeśli jesteśmy już bardzo skłóceni i naprawdę gdzieś to uczucie po prostu z różnych przyczyn ono już odeszło. Jeśli żyjemy w zasadzie już w innych związkach, to nie ma co na siłę zatrzymywać ludzi. Moją rolą jest wówczas wsparcie w zakresie, powiedziałabym, to nigdy nie jest dobre określenie, ale powiedzmy cywilizacyjnego rozejścia się, gdzie ludzie mogą ze sobą porozmawiać, często są dzieci, gdzie mogą doprowadzić do stanu takiego, że będą ze sobą normalnie rozmawiać, nie krzyczeć, mogą dokonać podziału majątku, podziału ról, obowiązków. To są bardzo ważne rzeczy, które idąc od razu do sądu, nie jesteście państwo w stanie tego zrobić, to sąd decyduje za was. W mediacjach, i to jest najważniejsze, rozwiązujecie wszelkiego rodzaju państwo problemy pracownicze, cywilne, małżeńskie, po prostu sami, z delikatną, powiedzmy, moją podpowiedzią, pomocą, wsparciem. Ja śmieję się, że czasem naprawdę fizycznie muszę usiąść między dwoma osobami, bo wiemy, że temperamenty mamy różne i bywa, ale proszę Państwa, na dobrą kawę albo herbatę zieloną, albo zwieńczenie rozmów podpisaniem ugody opijane bezalkoholowym winem, bardzo serdecznie zapraszam, bo dlaczego nie? Dlaczego nie korzystać z możliwości, o których nie wiemy, ponieważ też, no jak gdyby nigdy tego nas nikt nie uczył, prawda? A emocje czasami biorą górę, prawda? A ktoś obok może naprawdę wskazać jakąś drogę spotkania się w połowie, wypracowania takiego dobrego rozwiązania, tak jak pani wspomniała. Bardzo to kojąco brzmi. Mhm. Dokładnie tak, panie Jacku. Tu nie o to chodzi, żeby ludzie się gdzieś tam ograniczali, zacieśniali w swojej, czy zapyziałości w swoich racjach. Nie chodzi o to, chodzi o to, żeby tak naprawdę dociec często tego początku, tej przyczyny występującego problemu, potem spróbować dociec, jakie są możliwe rozwiązania z obu stron i gdzieś tam te strony naprawdę, gdzieś obie strony konfliktu są w stanie się spotkać, tylko tak jak powiedziałam, często samodzielnie nie jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, nie jesteśmy w stanie, nawet nie chcemy się ze sobą spotkać. No tak. Jest wściekli na tą drugą stronę. Po prostu emocje biorą górę i to jest ludzkie. A w obecności osoby trzeciej, raz, że każdy z nas, ja również, potrafimy się opanować, gdzieś potrafimy ze sobą odrębnie porozmawiać i wychodzą często takie prawdziwe przyczyny danego konfliktu, i dzięki temu też jest troszkę łatwiej o jego rozwiązanie. Także to Państwu wszystkim polecam mediację i jestem tak naprawdę miejsce też nie jest, to nie musi być tylko moje biuro. Miejsce możemy... Może być też ogród. Ja przepraszam, ale muszę być strażnikiem czasu. Dobrze. Odsyłamy wszystkich słuchaczy, czytelników i widzów, przede wszystkim gościa OX.pl, do Pani Facebooka. Tak? Ja nie będę już zadawał pytań o podróże ani o politykę. Zostawmy sobie to może na troszeczkę lepsze czasy. Na inny raz. Tak. Bardzo dziękuję. Ta zielona herbata, kawa i rozmowa bardzo tak kojąco podziałały w tym bardzo dynamicznym czasie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Beata Brandt-Gorgosz była naszym gościem. Dużo zdrowia i dobrego tygodnia życzę i Pani, i Państwu. Ja również chciałam powiedzieć, panie Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu życzę dobrego dnia, dobrego nastroju, zdrowia i trochę uspokojenia się od całej tej sytuacji, którą mamy dookoła. Ona bywa, nawet mnie czasem denerwuje, każdego z nas, to jest ludzkie, ale myślę, że dobrą herbatą, wyjściem w góry, uwaga, zabieramy maseczki i w ogóle spacerem, spojrzeniem, posłuchaniem dobrej muzyki, no i wypoczynkiem, trzeba się wyspać, proszę Państwa. Jesteśmy w stanie pokonać nie jeden stres i nie jeden problem, czego wszystkim nam życzę. Do zobaczenia i dziękuję bardzo. I polecam jeszcze raz naszą akcję wolontariacką. Proszę wejść na mój portal. Myślę, że się coś podzieje. Z dobrem dla wszystkich nas. Bardzo dziękuję. Miło słyszeć wszystkie takie informacje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.